Witamy was bardzo serdecznie w niepoważnym graniu, którego dawno nie było. A witamy. Dzisiejszy odcinek możliwe, że będzie krótki, ale nie za bardzo wiedziałem, gdzie indziej go dać, bo to nie jest hack z Mario. Jednocześnie nie chciało mi się szukać jakichś innych zboczonych gier, więc nagramy to po prostu jako jeden pełnoprawny odcinek. I będzie to gra pod tytułem Super Maruo. Tak, akurat dzisiaj się napatoczyła, ja ją dzisiaj poznałam. Ty wiedziałeś o niej wcześniej? Wiedziałem, ale jakoś mi to wyszło z głowy. Ogólnie tak, bo kupiliśmy taką potężną składankę Forever Games i tak sobie od czasu do czasu przeglądam, jakie tam gry się znajdują. Znaczy, bo jeszcze jej nie mamy. Tak, bo ta gra ma dopiero dotrzeć do nas. No i jest tam sporo gier takich licencjonowanych, ale jest też kilka nielicencjonowanych. I ta gra również tam była i się zastanawiałem, co to jest za tytuł, dlaczego to jest literówka, dlaczego to jest U zamiast I. No ale się okazało, że to nie jest... Są pewne powody. Tak. Aczkolwiek no na pewno jest to związane z Mario, bo sprajty są po prostu przerobionymi sprajtami z Mario, więc nie ma co czekać. Aha, i jeszcze, ta gra była sprzedawana na kartridżach. Była. Są kartridże fizyczne z tą grą. Więc zaczynamy. Naszym głównym zadaniem jest to, żeby poruszać się tytułowym Maruo, chyba. Ej, jak ten pies się trzęsie dziwnie. Tak. I co? I musimy dotrzeć do naszej białogłowy. Przeszkadza nam w tym pies. Musimy iść szybko, bo on nam utrudnia zadanie. Ale możesz go dotknąć, nie? Chyba mogę. Tak, mogę. On po prostu mi blokuje drogę w jakiś tam sposób. Ej, no dotknęłaś jej. No wiem. A ta księżniczka, nie jestem pewien, czy ona nie jest wzięta ze sprite'ów Pauline z Donkey Konga. Jest też fajna leśna atmosfera, jak widzicie. Cokolwiek to znaczy. Ej, dobra, ja byłem przekonany, że... To nie jest takie łatwe wcale. No nie. Więc widzicie, gra na wiele wesołych godzin. Tak, jak chcecie sobie... Dobra, potem wam powiem, bo jeszcze nie jesteście świadomi. Chociaż mówiłem wam, że ta gra jest zboczona, więc... Podejrzewam, że niestety mając ją na kartridżu będziemy ją dość często odpalać. Ej, tak. Bo to nie jest ogólnie taka zła gra, takie właśnie łapanie jej. Nie, no nie jest. Nawet, tylko sam fakt. Spoko. Kurde, jak to zrobić? Ale co, nawet muzyki tutaj nie ma. Są tylko odgłosy kroków. Są tylko odgłosy kroków, bo mamy trochę ściszone. Kurde, ej. To nie jest sobie takie łatwe, żeby to zrobić. No psie głupi. Chętnie bym spróbowała, ale pewnie bym się też nie udało. Poczekaj. Spoko. Spróbuję tylko... No bo chcę śmieszną rzecz pokazać, a nie mogę, jeżeli jej nie złapię, nie? Okej? Bo chcę zobaczyć, w jaki sposób ona się porusza. Różnie. No właśnie, tak jakoś nie do końca jest to sprecyzowane. Fuck. O! Udało się. Dobrze. Teraz chcesz? Chcesz ten? No mogę. Okej, trochę zmieniliśmy nasz ubiór. Tylko, że trochę niewygodnie siedzę. Ej, czekaj. Nie da się na skos iść. No nie da się. No nie da się właśnie, to trzeba... Ona może chodzić na skos, a ej, to dlatego to jest takie trudne. Właśnie dlatego to jest takie trudne, nie? Tak. Kurde. Także o to tutaj chodzi. Jest to symulator gwałciciela w jakimś stopniu. Pies jest jedyną ostoją człowieczeństwa tutaj, ale możemy go pokonać. W sensie możemy ominąć go. Kurde. Jeśli chcesz, możemy się zamienić miejscami, bo to... Dobra, chwilę popróbuję, ale pewnie mi się nie uda. No nie, co za... Już nie mogę się doczekać, aż będę w tę grę grać na Pegasusa, nie? No kurde, gówno, ja pierdol. No. Powiem wam, że ściągnięcie tej gry wcale nie było takie proste. Szukałem jej
na różnych stronach z Romami. Niestety, no tak średnio mi to szło. W końcu wszedłem na jakąś hiszpańską stronę i wreszcie mi się udało to znaleźć. No kurde! A to miał być krótki let's play, ja ale nie umiałam tego komentarza. No było! Prawie. No właśnie, czasami jest tak, nie, że... Nie, dobra, nie było. Nie? Nie, raczej nie. Pamiętam, że na początku, jak ją goniliśmy... Kurwa! No przepraszam. Tego nie było. No nie, nie było, bo ja się wycofałam. Onieśmieliła mnie. Nie może, tutaj trzeba być... O! 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 Dobra, zakryje się to. Powiem wam tak, że wy tego nie widzicie, ale jeżeli to ma być przyrodzenie naszego głównego bohatera, to jest to dosyć... A. Znaczy, ja bym bardziej powiedziała, że robi kupę w drugą stronę, ale okej. A, okej. Okay. I teraz znowu żeśmy się przebrali. Chyba animacje są inne do tego. Aha. Czy ona jest szybsza? Czy nie? A nie wiem. A może nie. Nie, raczej nie jest szybsza, bo była tak szybka jak ty. Biegnij. Ale przed miłością i tak nie uciekniesz. Boże. Co się działo w głowie człowieka, który to projektował? Pewnie to samo, co w mojej. Biegnij! Znaczy, czasem mówię... trzeba przewidzieć, w którą ona stronę pobiegnie, tak nie do końca, tak, wiadomo, tak, tak, nie? Matko bosko, kochano, co... Wrogu jak jest, czy zawróci, czy będzie jechać dalej? Hit! Głupi kot. Hit nam doniczki rozwala, więc... Drugisz! Dlatego podczas nagrywania kit powinien być out, bo to jest po prostu niemożliwe. Chyba, że to sami Surikate, to wtedy może być. Bo to i tak jest wkurzające. Ale to biedny mały kitek i tak dalej. Mały, tak. Kurde, chodź tutaj. O, o! Aha! Ej, znowu to samo? Ej, nie, bo ja liczyłem, że jakiś... Nie, są ten... Z tego, co mi wiadomo... Dobra, bo to jest tak, że nasz główny... Nie wiem, czy mogę go tak nazwać, protagonista... Rozbiera naszą... uciekinierkę... I musi ją rozebrać i dopiero wtedy jest inna scena. Aha. Bo już myślałam, że będzie się zapętlać. Nie. Także, nie wiem, podejrzewam, że są osoby, których to podnieca, mnie tak średnio. Oglądanie pikseli. No, przecież ją dotknąłem! Kurde, to źle brzmi. Nie, no dotknąłeś prawie. W ogóle wytyfy ten pies. No bo on jest obrońcą jej. Ona sobie wynajęła psa, żeby... O! Zmieniło się! Zmieniło się! Ciekawe. Dobra, to jest... A to więc, jest... aha, chcesz dalej grać. Znaczy chcę zobaczyć, chcę jakby odkryć fabułę tej gry. Serio, jeszcze... chcesz wszystkie te obrazki? Nie, dobra, jeszcze jeden. Ewentualnie no jeszcze tak z 3 minuty. Boże. Ale nie, nie wydaje mi się, żeby ona szybciej się poruszała. Znaczy ja bym chciała zobaczyć wszystkie te obrazki, ale nie wiem, czy musimy was męczyć, bo i tak... O, jest... a tutaj stosunkowo szybko mi się udało. Przepraszam. Bo coś chciałam powiedzieć i kurde, przepraszam, wątek. Przepraszam. Łatwo przy tej grze stracić wątek. Że nie wiem, czy chcemy ten zamęczać. Ten pies jak jakaś owca bardziej wygląda. No dobra, ma ogon długi. Ale Riet ma... Ej, on ma Rietek telefon. To, ej no. Kurde, teraz będę zupełnie inaczej na niego patrzeć, nie? Usiadłeś jej... Nie, ona ci usiadła na głowie. Aha. Ej, zatrzymało się. Dziwne to było. Kurde. Ej, trochę jak Dexter wyglądasz. Mhm. Co się dzieje? Nie wiem. Ej, coś się dzieje dziwnego z grą, więc spoko. Mam nadzieję, że to się dobrze nagrało, nie? Gra się zatrzymuje sama z siebie. Nie. Nie. Chodź tutaj. Jezu. No.
Ale jak jest. Widać, poziom trudności się nie zwiększa, jest ciągle tak samo. Tak, dokładnie. No chyba, że poziomem trudności jest to, że gra się wyłącza albo się zatrzymuje. Bo nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć. Dobra, słuchajcie, to jest ta wspaniała gra Super Maruo. Mam nadzieję, że wam się bardzo spodobało, mnie tak średnio, ale no cóż zrobić, no każdy ma swoje jakieś wizje artystyczne, ta wizja jest akurat taka, więc nie wiem, co mam powiedzieć o tej grze, no jest śmieszna, no, taka sobie w sensie. Nie można jej zarzucić powtarzalności, bo wiele gier na NES-a jest powtarzalnych. Ale sama tematyka zasługuje, może nie na uznanie, to jest źle powiedziane, ale na... Jest oryginalnie. O, tak, tak. Ale już kończymy naszą przygodę, więc do następnego.